Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na serwerze PokeCraft, w którym, no, mam wam kilka ciekawych rzeczy do pokazania. Na przykład użytkownika Shady 4321, który ma bardzo fajnego skina z... No, nie muszę raczej tłumaczyć czym. Oraz użytkownika Greenman z... z Master Ballem. Akurat oni są teraz ze mną na tesie i prosiłbym o krótkie przedstawienie się. Więc powiedzcie coś obydwaj. No, cześć. Ja uciekam. O, Greenman już nie wytrzymał. Jeszcze dźwięki jaskiń. No i cóż, jesteśmy teraz na serwerze PokeCraft. Tutaj w tym oknie widzicie wszystkie moje Pokemony w podręcznym EQ. Mam ich jeszcze oczywiście dużo więcej w PC-cie, któremu was zaraz pokażę. Mam małe zacięcia słowne, ale kit z tym. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym można kupić kulkę, która nazywa się Master Ball. I ona ma szansę jedną na 256, że Pokemon się nie złapie. Czyli, no, bardzo fajna kulka. Właśnie w tą kulkę złapałem legendę, prawdziwą legendę, zaraz wam ją pokażę na spawnie, która nazywa się Mew. Jest tylko jeden taki potworek na serwerze poza tym moim i nazwałem go Mew Prawdziwy. On oczywiście, mimo że jest legendą, nie jest jakiś overpower, nie bierze wszystkiego na hita. No i da się go też zabić. Nie powiem, że on jest nieśmiertelny, bo jest. Taki na przykład Dragonair jest w stanie go katrupić. I tutaj widzicie, właśnie ludzie piszą, że ale fajny, bo... No właśnie, taki slodziak jest z tego małego slodziaka. Ta słodziak jest słodziaka, takie masło maślane. Tutaj akurat mamy Abrę, kolejny fajny Pokémon. Ogólnie, dobra, bo ja tutaj przyszedłem, a wam nie mówię, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na spawnie. I jak pojawimy się na spawnie i skręcimy w lewo, mamy dostęp do komputera, w którym możemy trzymać wszystkie nasze Pokemony. Dajmy na to, ja nie chcę mieć Mew w swoim podręcznym EQ, więc przeciągam go tutaj i wychodzę z komputera naciskając klawisz Escape. A jak na przykład chcę wziąć innego Pokemona, czyli na przykład Pikachu, to klikam na niego lewym przyciskiem myszy i przeciągam tutaj do tego okna. W ten sposób uzyskałem dostęp do Pokemona Pikachu, który jest teraz unable to battle. Żeby go uleczyć, są specjalne healery. I Shady, ty weź tego Dragonaira. To są healery, które uleczają nam Pokemony. Chwilę to potrwa. I ty, Shady, weź się nie wygłupiaj, bo to wygląda co najmniej dziwnie. Jeszcze z tym fiutkiem na wierzchu latasz. No niestety, chwilę to trwa, to uleczanie tych Pokemonów. Ale za to, jak je uleczymy, to możemy potem spokojnie korzystać ze wszystkich ataków. I zaraz wam pokażę, jak wygląda walka różnymi Pokemonami. Tylko niech to się uleczy. Dobra, dostałem darmowe 5 tabek złota i dębowe deski, dziękuję bardzo. A że akurat chcę pokazać tą legendę, to zrobimy tak. Magnemite odłożymy tu, a Mew'a weźmiemy i pójdziemy na Magno, bo tam są wysokie levele Pokemonów. O, i ktoś jeszcze doszedł akurat w momencie nagrywania. No ale dobra, tam. To nie jest, że tak powiem, pokój nagrywania to nie jest jakaś strefa VIP-owska, każdy tutaj ma dostęp. Więc to nie ma tak, że rozmowa ze mną w trakcie nagrywania to jest jakieś nie wiadomo co. W ogóle kto wbił? Jeśli możesz, ja wbiłem. No ja wbiłem, ale ja to kto? Gruszek, ja. Aha, fajnie. Ja tutaj pokazuję w tym momencie Pokemony. I spotkałem w tym momencie Slowbro, taki fajny misiaczek. Greenman... No wiem, on jest na bagnę. No tak. Greenman wypuścił swojego Ramparadosa, Koksa, i go zabił na dwa szoty. Teraz ja przedstawię system walki. No dajmy na to z takim biednym Koffingiem. I kolejna osoba doszła. No spoko. Okej, okay, jak weszliśmy... Chwila. Bo ja muszę zrobić inaczej, bo zaraz będzie mi tu 100 tysięcy osób gadać. Sound muted. Więc mam przez chwilę spokój. Jak wejdziemy w okno walki, to mamy
cztery przyciski. Fight, czyli no wiadomo o co chodzi. Mamy Pokémon, czyli możemy zmienić Pokémona na, dajmy na to, Rampardosa, którego ja mam w ekwipunku podręcznym, Pikachu, Sandile, Charizarda i Gyaradosa. Bug, mamy tu parę kolejnych okien, które możemy kliknąć. Status Restore, tu w sumie nie wiem o co tu chodzi. Pokeballs, czyli jak chcemy złapać Pokémona, czyli jak Koffing ma już pasek życia na żółtym albo czerwonym poziomie, lepiej żeby był na czerwonym, no wtedy klikamy bug, Pokeballs i wybieramy Pokémona, Pokeballa, jakiego chcemy go złapać. Battle Items to są itemki, czyli różne tam ulepszacze naszej walki. Możemy z nich korzystać i one pomagają nam pokonać na przykład Koffinga. To jest Pokémon, którego tak wybrałem, żeby wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Oczywiście ja go mam na hita, ale zaraz wam to go pokażę. HP i Pepper Store to jest okno, w którym możemy wybrać nasze, że tak powiem, potiony, którymi uleczamy Pokémona. Naszego oczywiście. Jakby mój Mew miał 120 HP, to musiałbym kliknąć bug, HP 100, HP albo PP 100 i jakbym kliknął jakąś potionkę, to bym stracił turę, ale Mew bym się, że tak powiem, odrodził na nowo. Mamy tu opcję run, możemy wyjść z walki, co... No, oczywiście wygląda tak. Mamy komunikat, że Mew escaped. I teraz wybierzemy do zabicia tego biednego Slowbro. Klikamy fight i mamy tutaj kilka możliwości ataku. Mamy tutaj cztery ataki do wyboru. Oczywiście nie każde Pokémony mają do wyboru cztery ataki. Na przykład taki Magikarp level 16 ma do wyboru tylko dwa ataki. Ale dobra, miałem wam pokazać system walki. Wybrałem atak i po chwili Pokémon Slowbro nie żyje. Teraz czas zabić biednego Koffinga. Oczywiście, żeby wejść do walki z Pokémonem, musimy w niego wcelować. Koffing padł i fajnie. Teraz pójdziemy tam, bo mamy bardzo dużo rodzajów Pokémonów. Ten akurat jest rodzajem psychicznym. Dajmy na to, Rampardos jest poziomem, to znaczy typem skalnym. Pikachu jest typem elektrycznym, Sandile jest ziemnym i ciemnym? Charizard jest ognistym typem Pokémona i latającym, bo możemy na nim latać. A Gyarados jest typem wodnym i też latającym. Pokażę wam, jak wygląda w ogóle latanie na Charizardzie, bo to też jest ciekawe. O, wsiadamy na Charizarda, gdy mamy pustą łapkę. Oczywiście go musimy wcześniej wypuścić, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i spacją się wznosimy. Oczywiście tutaj na tym biomie mamy coś takiego jak limit wysokości ograniczony z szkłem. Wyżej nie możemy podlecieć i oczywiście czanki muszą się nie ładować, ale kit. Zeskakujemy klawiszem R i nie giniemy. Dziwne, nie? Nie, właśnie otóż na tym serwerze mamy God Mode'a, czyli nic nas nie zabije poza bossami, które was jeszcze raz. Pokażę wam te bossy za chwilę. Bo mam czasem takie małe zacięcia językowe, no ale to już trudno. Mniejsza o to. Tak wygląda system walki na serwerze Pokraft, a zaraz wam pokażę questy 2. Więc idziemy na... najpierw na jaskinię. By zdobyć Master Balla, musimy zdobyć Bedrocka, który jest możliwe do zdobycia w tej oto górze. Wchodzimy do góry. Oczywiście musimy mieć możliwie diamentowe EQ, diamentowy miecz, że wszystko najlepiej zenchantowane. Ja akurat mam tu enchant, ale taki kiczowaty, tylko by się ta zbroja świeciła i mieczyk. Mieczek zenchantowałem na drugi level, bo niestety pierwszego levela nie mogłem jakoś trafić. Ochrona 1, ochrona 1, ochrona przed pociskami 1, ochrona 1. No, daje to tam jakąś minimalną ochronę. Więc jak weszliśmy do góry, idziemy w prawo, cały czas prosto, 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 prosto. Niżej, niżej. W prawo.
O, i tutaj mamy wściekłego, ujaranego, morderczego górnika śmierci. No, nazwa jest trochę pokręcona i to jest trup. On już nie żyje, bo go gracze zabili, ale z niego dropi takie coś jak bedrock, którego musimy dać panowi Zyczu, który jest już wam pokazuje gdzie. Wpisałem spawn, idę na prawo od spawnu. Udam się tam. I zobaczycie, jak można tego Masterballa uzyskać. Akurat ja już ten quest wykonałem, więc wam pokażę mojego Masterballa. Akurat gdy nie mam zajęcia, to mówię na Masterballa Masturball. Taka trochę jajcarska nazwa. Więc mamy tutaj Zyczu, to jest oczywiście bot, który ma przydzielone komendy. Ma, że jak klikniemy na niego prawym, to mamy wiele opcji do wyboru. I na przykład jak najadę na: hej Zyczu, mam twój launcher. On nam odpowie: witam, Minecraft by Zyczu to najlepszy launcher do Minecraft Non Premium. Niestety utrzymanie serwerów kosztuje, dlatego liczę na twoją pomoc. Konto VIP, aby wspomóc launchera. Nie, kup konto VIP, aby wspomóc launchera. Dobra, idę już kupić VIPa. No i cóż, i jak chcemy kupić tego bedrocka, to klikamy na niego prawym i wybieramy opcję: chcę kupić Masterballa. Akurat ja już kupiłem, więc mam takie coś. Jak to klikam, to pojawia się komunikat: nie dam, bo nie mam. I tutaj jest nieładne słowo, takie określenie, no kurna. No i dobra. I to jest praktycznie już koniec interakcji z tym botem. Oczywiście możemy klikać na niego cały czas. I tu jest takie coś: jestem twoim fanem, bardzo mi miło. Pamiętaj, by kupić konto VIP. Kupujesz, pomagasz i mamy dwie opcje do wyboru. Oczywiście każda z nich zakończy interakcję z tym oto botem. Więc tyle o botach. Pokażę wam teraz Trosta. Świat Trost, który odblokujemy tylko przez kontakt z Zerenem, który stoi tutaj. By odblokować świat Trost, musimy mu dać 5 aluminium i 10 żelaza. Aluminium dropi z testeru, który pokażę wam za chwilę. Akurat ja nie mogę wejść w interakcję z tym Erenem, bo już wykonałem quest u niego. Ale tak wam pokazuję, że to on. Taki koleś z dwoma mieczykami, który się tu kręci. Eren Jinger jakiś. Dobra, więc dajmy na to, wykonaliśmy już quest u tego oto kolesia. Więc klikamy ten guzik. Znajdujemy się teraz w Troście, w którym możemy wykonać kilka fajnych zadań. Akurat ja już praktycznie wszystkie możliwe questy wykonałem, ale w tym świecie mamy możliwość wykonania kolejnego zadania, czyli zabicia 15 tytanów, za co uzyskujemy, z tego co dobrze pamiętam, kilkanaście leveli nawet, w sensie, że to jeden rare candy, który pozwoli nam podwyższyć level byle jakiego naszego Pokemona o 1 i blok złota. Z samych tytanów dropią pokeballe zwykłe, great ball i czasem ultra ball. Pokeball zwykły ma szansę złapania 1, great ball ma szansę złapania 1,5, a ultra ball ma szansę złapania 8. To znaczy 8, tfu, 2, a ma po prostu większą szansę na złapanie Pokemona. Ale akurat tu żadnych titanów nie widzę, bo już ich wcześniej pozabijałem. No, poszukamy, to może znajdziemy. Pokażę wam, jak się z nimi należy lać. Znajdźmy tu jakiegoś takiego nieszczęśnika. Kto będzie tak miły i da się zabić? Tam coś widzę. A tak poza tym nie powiedziałem. Na tym świecie mamy także bossa, który ma, no zaraz zobaczycie ile HP, prawdopodobnie was to zwali z nóg, no ale cóż, ja zabiłem już kilka tych kolosal titanów i jestem zadowolony, bo z nich dropią fajne rzeczy. Teraz tylko gdzie te titany są, bo jest pokazany pasek HP i tych titanów nie ma, nie jest tylko jeden titan kolosal, jest ich kilka, a one mają po 20 tysięcy HP. Żeby zbić te 20k HP, musimy zużyć co najmniej jeden diamentowy miecz. Więc pokażę wam, jak to wolno to HP zlatuje. O, należy go tak bić, aż mu to HP zleci. Akurat tu się coś zbugowało i tu jest tych dwóch kolosal titanów. I tak jakbym miał wam tak pokazywać, jak ich tak leje do 0% HP, to byście się zanudzili, więc idę pokazywać serwer dalej. Mamy tutaj kilka takich
ciekawych budowli, kilka domków, fontanny. Wszystko zrobione jest starannie, nie tak, żeby tylko było. Mamy tutaj skrzynki, jakieś takie pseudo-sklepy. Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Mamy tutaj także mury, na które możemy wejść. Tutaj jest bardzo dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia. Ale niestety nie możemy tutaj respić Pokemonów, co jest niestety małym utrudnieniem, bo na przykład jakbym chciał dostać się na ten mur tutaj, to muszę wchodzić po tej nieszczęsnej drabince. O, i stąd mamy bardzo fajny widok na miasto. Oczywiście mi się czanki nie ładują, bo mamy render distance na normal. Jak mam na extreme, to... No to zresztą zobaczcie, jak mi laguje. Dobra, więc przywracamy render distance normal. Ale to nie to. On się gubi. Okej, i tam mamy tych Colossal Titanów. Widzicie, oni są wysocy na gdzieś tak koło 10 kratek. I naprawdę zabić ich to jest niezły wyczyn. Ale oczywiście one się także bagują, więc dobrą metodą zabicia ich jest takie zbagowanie ich blisko jakiegoś wejścia do domku. I wtedy możemy ich tłuc. I zgadnijcie, ile czasu trzeba poświęcić, żeby zabić jednego Colossal Titana. Daję wam, no, chwilę na odpowiedź. Zgadliście? Jak tak, to dobrze. I niestety zrąbałem się z tego muru, ale trudno. Żeby zabić jednego Colossal Titana, trzeba go bić diamentowym mieczem bez enchantu pół godziny. Więc jak ktoś się uprze na takiego Colossal Titana z diaksowym mieczem, albo najlepiej dwoma, no to go prędzej czy później zabije. Dropią z niego, no, różne ciekawe rzeczy. Rare Candy, który wam zaraz pokażę, jak wygląda, więc pójdziemy na spawn. Dropi z niego Rare Candy i laga jakiegoś dostałem, nie wiem co się dzieje, ale okej. Rare Candy, tak, już to mówię po raz kolejny. Diaksy od 0 do 3. Złoto od 0 do 8. Jakieś tam Firestone i coś tam jeszcze, nie pamiętam dokładnie. Rare Candy wygląda tak. I w sklepie nie dla VIP-ów jest możliwe do kupienia za 8 bloków złota, co jest według mnie trochę zbyt wysoką ceną. Oczywiście możemy kupić te aluminium, które musimy dać Erenowi za 14 bloków złota, co jest według mnie, no, głupie po prostu. Jak możemy iść do cesteru i kilkanaście godzin poświęcić, żeby wykopać te aluminium. No, co prawda trochę czasu nam się to zejdzie i szczęście, jakie mam w tym kill-offie, nie pomaga mi. Bo akurat Cestis, czyli główny administrator serwera Pokecraft, wymyślił tak, że jego świat, Cester, jest zrobiony tak, że żaden enchant nie pomoże w szansie dropu aluminium. Czyli bardzo dobrze, bo to jest fair wobec wszystkich graczy, że na przykład jakbym ja miał szczęście 3 w każdym kill-offie, to miałbym... no, większą szansę wykopania aluminium w porównaniu do innych graczy i to byłoby nie fair trochę. Więc pójdziemy teraz do cesteru, klikamy ten guzik i znajdujemy się na świecie, w którym możemy wydobywać dowoli surowce. Ten świat jest resetowany co pół godziny, a ten co półtorej godziny. Akurat gdy ten świat jest resetowany, jest wielki lag serwera i za każdym razem ludzie piszą lag, co to jest, lag. Tak ludzie się dziwią, co powoduje taką ścinę. I trochę jest tu ciemno, więc podwiększę jasność. Oczywiście w cesterze należy kopać surowce, bo stąd wziąłem materiały do budowy mojego domku, który wam zaraz przedstawię. Kopiemy. Ja tu nie będę... całego cesteru rozkopywał, bo to nie ma sensu. Ale spójrzcie, kopię to, no, praktycznie wszystko, co tu jest. I już mam rudę żelaza, netherrack, żwir, bruk. Polecam to kopać, bo z tego dropią buteleczki expa z kamieliny, które możemy oczyścić na warp oczyszczanie fossili. Już mam tu dużo rzeczy do pokazania, więc jak jest okazja, to pokazuję. I niestety dostałem jakiegoś laga. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Idziemy teraz na warp oczyszczanie fossili i dajmy na to, mamy jakąś skamielinę. Więc klikamy to, udajemy się tutaj i załóżmy, że to złoto to jest nasza skamielina. W
wchodzimy tutaj do tego oto pomieszczenia. Jest specjalne zabezpieczenie przed tym, żeby nikt nam tu nie wlazł. Tutaj jest szkło. Kolejne zabezpieczenie, żeby nikt nam tej przypadkowo tej skamieliny nie wziął. Mamy skamielinę w ręce, klikamy prawym tutaj i pojawia się postęp oczyszczania tej skamieliny. Kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać, żeby zdobyć Pokemona z tej skamieliny, czyli na przykład Archena, musimy kliknąć prawym tutaj, o właśnie tutaj. To akurat jest okienko niezbędne, w którym kładziemy naszego Pokeballa, w który złapie się akurat ten Pokemon. To jest bez różnicy, to czy to będzie Pokeball, Great Ball czy Ultra Ball, to jest bez różnicy. Ale na przykład Friend Ball da nam szczęścia na początku 200. Jak mój Mew, czyli ta legenda, ma szczęścia 239, no ale już dość długo z nim, że tak powiem, wychodziłem. To mu się samo to nabiło, że tak powiem. Ale jak mamy tego friendballa, to mamy na starcie 200 tego szczęścia. A jak nabijać szczęście Pokemonom? Już wam pokazuję, tylko wyjdę z tego oto obiektu. Mamy tutaj na tym warpie, bo to nie jest tak, że to jest tylko jeden budynek i ja w ogóle źle poszedłem, spoko. To jest cały świat, no może przesadziłem, ale jest to taki teren dość duży, połączony z innymi światami, na przykład z warp góra, z rzeką i z innymi tam takimi miejscówkami. Tutaj mamy muzeum tych wszystkich skamielin. Najbardziej wartościową skamieliną jest skamielina... O kurczę pierzone, zapomniałem nazwy. Areodaktyla, czyli ta. No, fajna, nie? To jest skamielina Archena. Też fajna. Oczywiście tego nie można otwierać. Ja to próbowałem otworzyć i niestety... No, dostałem crasha całej gry. Więc nie polecam otwierać tego. Skamielina Tirtoga? Lol. Nigdy nie udało mi się tego wykopać, ale widziałem, jak ktoś miał tego Tirtoga. Teraz idziemy od drugiej strony. I to jest skamielina czego? Omanite. A, takie tam. Kabuto. Tak to wygląda. Lilip. Kolejny Pokémon ze skamieliny, która wygląda tak. Anorif. Mamy trochę tych Pokémonów z tych skamielin. I tak, korzystając z okazji, że tu jestem, to pokazuję wam wszystkie. Kranidos. To jest skamielina. Niech ktoś mi tu wchodzi w ekran. To jest skamielina, dzięki której będziemy mogli uzyskać tego oto potworka. Ja akurat mam go już na 7 levelu. Jego go nazwałem Ramparados Cox. Shieldon. Czyli to jest kolejny Pokémon, którego mam w PC-cie. Zaraz wam go pokażę. Więc idziemy na spawn z powrotem. I Shieldon, a raczej Bastiodon, to jest ewolucja Shieldona. I oczywiście lag. No spoko. O, to jest ewolucja Shieldona. Już wam go pokazuję. Jak on wygląda tak w realu, bo to są takie miniaturki tych Pokemonów. I on się prezentuje tak. Tylko mam nadzieję, że nikt mnie nie wyzwie do walki. Nawet nie wiem, gdzie on ma oczy. Chyba to są oczy. What the fuck. Wygląda, jakbym miał jakąś tarczę na buzi. Na pysku. O. No tak on wygląda. Taki... Moje skojarzenie tego Bastiodona to taki krokodyl z tarczą na pysku. Dobra, więc chowamy go z powrotem. I widzicie, ja tu mam dość sporą kolekcję Pokemonów. Mam tutaj parę setnych leveli, które... No, nie powiem, nie łapie się łatwo, ale to jest możliwe. Szanse na spotkania taki rataty. Mamy około 25% na biomie Taiga. Już wam pokazuję tą Taigę. O, a ktoś tu wyrzucił Pikachu. Miałem go wam pokazać i pokażę go wam za chwilę. Jak dajmy na to, chcemy przenieść się na Taigę, to klikamy ten guzik, który nacisnąłem przed chwilą i klikamy kolejny. Teraz, żeby dostać się na Taigę, musimy wykonać kolejnego questa, czyli klikamy na tą babkę prawym przyciskiem myszy i zaznaczamy, że chcemy wykonać tamtego questa. Jeśli chcemy zobaczyć, ile aqua krystali mamy zabitych, klikamy L.
Musimy teraz, żeby uzyskać dostęp do tajgi, musimy zabić 10 akwakrystali, które pokażę wam, że jednak, no, nie są łatwe do zabicia. Mimo, że mam diaksowe EQ, zobaczycie, że, no, nie jest łatwo. Więc małe ścinki. I idziemy. Już tam kilka osób próbuje się tam bić z tymi akwakrystalami. No nie tylko ja i moi koledzy próbowali wykonać ten quest, nim się udało, ale także inne osoby to próbują to zrobić. O, ja jakoś tu nie widzę tych akwakrystali. Zaraz, zaraz, bo tu jest jeszcze jedna taka droga. Taka on... Taka droga tu obok. Ale tutaj też nie ma. Więc nie wiem, co się dzieje. Pójdę tu jeszcze na chwilę, zanim już zakończę ten filmik, bo one się respią co 5 minut, a prawdopodobnie już wszyscy je, no, pozabijali je. Jak zabijemy te akwakrystale, to mamy dostęp do skrzynki, którą ja już opróżniłem. Tutaj mamy chlebki i samolotki ułożone, no, coś takiego, nie muszę raczej mówić, co to jest. O, takie Cestis coś takiego zrobił, taki, no wiecie co. Więc dajmy na to, że już wykonaliśmy tego questa z tymi akwakrystalami, że zabiliśmy ich 10, bo musimy 10 ich zabić, a one mają 400 HP i biją dość mocno, więc nie myślcie, że to tak łatwo będzie je zaciupać. Więc wychodzimy z tej jaskini i żeby uzyskać dostęp do tajgi, chyba musimy z powrotem wrócić do tej babki. Kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i podziękować. I dostaniemy tam chyba rare candy i blok złota. Nie jestem pewien, ale na pewno jakąś nagrodę dostaniemy. Dajmy na to, że już uzyskaliśmy dostęp do tajgi. O, klikamy tą tabliczkę prawym przyciskiem myszy. No i już jesteśmy na biomie, na którym występują abry i kadabry. No i możemy tutaj bardzo, 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 bardzo i za dużo tego bardzo zarabiać. No jak zabijamy abry i kadabry, to wypada nam od 0 do 4 pereł. Za jedną perłę są 3 sztabki złota. Za 3 sztabki kupujemy jednego diaksa. Więc to naprawdę bardzo się opłaca. Dzisiaj ja nazbierałem 10 staków ponad tych pereł Enderbada, które stakują się po 16. Tak właśnie trochę to dziwne jest, bo te perły Enderbada stakują się po 16, a nie po 64. No ale już, co ja na to poradzę. Teraz pokażę wam mój domek, a raczej moją podziemną kryjówkę. Tak to tutaj się prezentuje i obniżę jasność, bo to o wiele ładniej wygląda, jak, no, jak mam po prostu mniejszą jasność ustawioną w tym całym Minecrafcie. Zrobiłem tutaj takie buźki, żeby tu ta przestrzeń, bo po prostu nie miałem pomysłu, co tutaj zbudować, żeby ta przestrzeń tak się w oczy nie rzucała. Mam tutaj dużo ciekawych itemków, 10 bloków złota, jednego diaksa i odłożymy tutaj te sztabki. Mam tutaj także dębowe deski, które też tu odłożę. I nie wiem, co ta trzcina tu robi. W ogóle pokażę wam, ile ja tej trzciny mam. Jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście może do mnie pisać na PW. Ta cała trzcina jest na seal. A skąd ja mam tyle trzciny? Jak jedna trzcina kosztuje 5 bloków złota? Otóż zrobiłem farbę, którą wam za chwilę pokażę. To jest moja skrzynka, ale nie tylko moja, ale także użytkownika Janiepies i MR Jumbo 27. To jest farma, w której uzyskujemy jedzonko. Żeby zrobić taki juicer, no, potrzeba tylko jeden blok przepalonego stola i jedną chyba półpłytkę. Więc dajmy na to, zrobiłem sobie tutaj taką farbę, żeby zasiać takie nasionko. Ja tutaj rozwalę jedno, żeby dać wam obraz, jak to powinno tutaj wyglądać. Więc dajmy na to, ja to rozwaliłem. I musimy jeszcze chwilkę poczekać, bo to się coś tak zbugowało najpierw. I za chwilę to zniknie. Jak to zniknie, to o, właśnie klikamy prawym przyciskiem myszy i pojawia się taki oto krzaczek, z którego potem pojawi się większy krzaczek, z którego możemy zebrać blueberry. Żeby zrobić soczek, przenosimy blueberry razem z juicerem do okna craftingu i pojawia nam się blueberry juice. I ten juicer nam nie zniknie. On jest wieczny, to dosłownie. Możemy go użyć 20 miliardów razy, no bez przesady, ale
chcę wać dam obraz, że on po prostu się nigdy nie skończy. Więc to jest po prostu dobra farma jedzenia, że tak sobie biorę takie, taką, że tak powiem, garść tych blackberry, przenoszę razem do Octacraftigu z tym juicerem i robię soczki. I już mam co jeść. Czat został zablokowany przez Kofi, bo... No, bo czasem ludzie spamują i administratorzy nie wytrzymują. Moderatorzy, administratorzy... No, Cestis czasem tu wbija na tego serwa. Więc jak macie sprawę do Cestisa albo jakiś problem, to... No to... To zapraszam na TS-a, którego... Do którego adres wyświetla wam się teraz na środku ekranu. pokecraft.pl, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj zrobiłem takie... taki ozdobny stolik. Akurat, że jak już wcześniej powiedziałem, nie miałem pomysłu, co tutaj walnąć, więc postawiłem tutaj stolik, ogrodziłem w cudzysłowie, bo to nie jest jakieś takie, że nie wolno tu wchodzić, ale takie, taka ozdoba, że tak powiem, półeczki z książkami, które zapełniłem dębowymi deskami. Tam mam moją kolekcję pokebali i teraz popiszę się pamięcią, bo to naprawdę, żeby zapamiętać te wszystkie nazwy, i do czego dany pokeball służy, to to trzeba mieć niezłą głowę. Pokeball to raczej nie muszę tłumaczyć. Great Ball ma szansę złapania 1,5. Ultra Ball ma szansę złapania 2. Moon Ball to jest pokeball, dzięki któremu możemy złapać pokebola łatwiej, który ewoluuje dzięki Moonstone. Friend Ball to ma takie samo działanie jak ten pokeball. Tylko na starcie dostajemy 200 szczęścia dla naszego Pokeboda. To jest Safari Ball. I dzięki tej kulce możemy złapać łatwiej Pokeboda, który występuje na Warp Dżungla. Warp Dżungla to jest biom, który jest dostępny tylko dla VIP-ów. VIP kosztuje 6 zł SMS-em na tydzień, co jest według mnie bardzo dobrym dealem. Bo mamy dostęp do wielu fajnych biomów i właśnie na dżungli złapałem tego oto Mew. Oczywiście Mew nie był od razu setny. Tylko go wyekspiłem z 50 levela Rare Candy. To jest Heavy Ball, który... Dzięki któremu będziemy mogli złapać łatwiej pokemony ciężkie, takie jak na przykład Snorlax. To jest Fast Ball, który nie wiem co robi. Repeat Ball. Pokeball, dzięki któremu możemy złapać pokemona łatwiej o wiele, którego już mieliśmy w eku. Netball, czyli łatwiej łapiemy pokemona, które żyją w morzu i oceanach, ale nie tylko. Dive ball, czyli pokeball, dzięki któremu będziemy mogli łatwiej złapać pokemony, które żyją w wodzie i w oceanach. A netball, no ma podobne właściwości, ale on nie działa tylko na pokemony wodne jak diveball. To jest... no nie wiem, muszę sprawdzić. Zapomniałem nazwy. A do czego służy? Nie wiem. Nest Ball. No dobra, to jest jeden pokeball, którego nie pamiętałem nazwy i który nie wiem do czego służy. To jest... bo jest jeszcze Level Ball, a to jest chyba Timer Ball. Gdzie to wyleciało? Tak, to jest Timer Ball, dzięki któremu będziemy mieli większą szansę złapania Pokemona, gdy z nim no po prostu dłużej się bijemy. To jest Premier Ball, który ma takie same właściwości jak zwykły Pokeball, tylko po prostu jest ładniejszy. Heal Ball też nie wiem do czego służy. Też nie wiem do czego służy, no. Trzy Pokeballe, które mnie rozłożyły na upadki. A, Master Balla raczej już chyba nie muszę tłumaczyć, no ale lepiej powiem. Jest to Pokeball, dzięki któremu mamy jedną szansę na 256, że Pokémon się nie złapie. Więc praktycznie musimy mieć bardzo dużego niefarta, żeby w tego Pokeballa Pokémona nie złapać. No i cóż, to praktycznie tyle. Pokazałem zalety tego serwera. Oczywiście jak każdy ma swoje wady, czasem administratorzy zachowują się poniżej krytyki, no ale cóż, to jest... Na każdym serwerze. Nie muszę mówić, że Cessis dał bana na przykład jednej osobie za nic, bo to jest na każdym serwerze i o tym nie muszę już mówić. Więc cóż, oto moja prezentacja serwera Pokecraft. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam do odwiedzenia tego serwera. Zapraszam na ATS-a. No i thanks for watching.